enemy care package. Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Grafuch i zapraszam was do kolejnego i stałego odcinka kolekcjonerstwa, jak co sobotę, bez zmian oczywiście. Dzisiaj pod na gameplay wziąłem, no dzisiaj taki wyjątkowy bym powiedział nad gameplay, bo to jest najlepszy gameplay, jaki udało mi się ugrać do tej pory w Call of Duty Advanced Warfare. Wynik 30-2 na Free For All'u, na mapce Instinct. Całkiem nieźle myślę, jak na moje zdolności, umiejętności w tej grze. Padłem tutaj na 23 killstreaku, nie gunstreaku, tylko killstreaku. Szkoda trochę, oczywiście. Jak wam się podobał tutaj ten klip na intro, który wrzuciłem? Oczywiście od snajpera padłem, dlatego też i taki rzuciłem właśnie. Dziwiąc się, tak szczerze powiedziawszy, dziwiąc się, że community snajperów narzeka na to. Przecież snajperki są całkiem, myślę, spoko. Jeżeli ja potrafię zrobić, jeżeli w goście potrafiłem zrobić quickscope, gdzie tam naprawdę było trochę trudniej. Chociaż nie jeszcze aż tak bardzo, to w tej grze też potrafię, więc taki snajper, który jest, myślę, dość dobrym graczem, dużo gra snajperką, robi to bez problemu. No ale wiadomo, każdy narzeka i ja narzekam i wszyscy narzekają i zawsze będziemy i tak zostanie z tym narzekaniem, ale słuchajcie, wow, o kurczę, patrzcie, jak go szybko zabiłem, no niemożliwe, przecież zawsze tyle kul trzeba wpakować, a tego jedną chyba albo dwą. No. Czyli można, jak chce się to można, ale z drugiej strony mam często takie sytuacje, kurczę, po 3 hit markery na głowie, z bliskiej odległości. Czasami się zastanawiam, ile naprawdę tych kul trzeba wpakować w typa, żeby go zabić. No bo przecież to jest w głowę 3 kule, 3 hit markery, plus do tego, sorry, plus do tego jeszcze takie strzały w ciało i on jeszcze nie ginie, on sobie, wiecie, pobiegnie dalej, odwróci się, nas zabije, no dziwne, dziwne, no ale dobra. Zanim tutaj sobie pogadamy o gameplayu, słuchajcie, jedna sprawa, tak kurczę troszeczkę, aż mi się troszkę smutno zrobiło, powiem wam szczerze, bo jak wiecie, robiłem ten filmik na konkurs Pingwina, ja widziałem, że tam sporo osób, nie wiem czy to moich widzów, czy jego widzów, złapkowało mi ten filmik, więc to jest całkiem spoko, ale kurczę, tylko dwie osoby odpowiedziały na zadane tam pytanie przeze mnie w komentarzach i bardzo serdecznie pozdrawiam te osoby i dziękuję im, bo co mnie najbardziej interesowało właśnie, na co wpadniecie, jak, co waszym zdaniem właśnie zabrałem na tą tam moją wycieczkę, o której opowiadałem. Więc jeżeli może nie widzieliście tego, no to kurczę, zajdźcie koniecznie. Obejrzyjcie ten filmik, sobie odsłuchajcie ten komentarz i ocencie go, przede wszystkim ocencie go, żebym wiedział, czy coś takiego wam się podoba, czy też nie. No i zostawcie też komentarz, zgadując, co ja takiego tam wyczyniłem. Więc link macie w opisie bezpośrednio do tego filmu, więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam was i proszę o to. Wiem, że teraz wszyscy grają w COD Advanced Warfare i nikomu się nie chce, no ale w sumie 2 tygodnie minęły, więc już może znajdziecie tą chwilkę czasu, żeby to obejrzeć. A propos tego czasu, to kurczę, już 2 tygodnie mojego urlopu też minęły, to mnie bardzo smuci. Dzisiaj może być taki trochę smętny komentarz, bo już mam tu w głowie myśl, że jutro wychodzę i idę do pracy. I o 5 znowu zaczyna się wstawanie, a nie kładzenie spać. Bo naprawdę posiedziałem parę wieczorów, naprawdę długo, całą noc praktycznie. No ale się skończyło. Pierwszy tydzień, wiadomo, początek zapowiadał się dobrze. Wyszedł nowy kod, ale od razu szybko zdałem sobie sprawę z tego, że coś w tym kodzie jest kurczę nie tak. No i faktycznie, źle wszedłem w ogóle w tego Call of Duty, bo zaczęło się od tego, że mi się kontroler zepsuł, od razu jeszcze, nie wiem, jak oglądaliście mojego live'a w niedzielę przed wyjściem nowego Call of Duty, to godzinę przed wyjazdem po grę dosłownie zepsuł mi się kontroler i tam leżał z parę dni. Na szczęście zastosowałem stary, sprawdzony sposób naprawiania różnych sprzętów elektronicznych na tak zwaną Al Jazeera, tak jak te stare telewizory były, bardzo dobrze się naprawiało, stukąc po prostu dłonią w nie, to swój kontroler naprawiłem w podobny sposób. Otóż no, stwierdziłem, że i tak już z niego nic nie będzie, bo nie działał, na przykład nie mogłem biec, nie działał guzik A, nie działał guzik B, czy to ten spadli, czy to normalny, żaden nie działał. No i stwierdziłem, że najlepszym sposobem, bo i tak już nic nie tracę, to będzie przetestowanie uderzenia. Ich hit detection zadziałało. Powiem wam, że dość mocno dostał obiórko ten kontroler, aż tutaj baterie powypadały, tutaj osłonka jedna odpadła, aż nawet kurczę ten chat adapter od headsetów wyskoczył.
Ale jak go złożyłem, to do tej pory działa bez zarzutów, więc ten stary, sprawdzony sposób na naprawę sprzętu elektrycznego ciągle działa nawet w nowych urządzeniach, więc polecam, polecam. Ale gadaliśmy o tym czasie, a drugi tydzień tych wakacji, tego mojego urlopu minął mi pod znakiem choroby. Niestety też mnie dopadła choroba i to spowodowało to, że nie chciałem się wrzucać filmów, nie chciałem się grać w to. Zresztą w tego koda, szczerze powiedziawszy, to jest pierwszy taki kod, gdzie mam aż tak naprawdę bardzo, bardzo mieszane uczucia. Słuchajcie, nawet w Call of Duty po pół roku od wyjścia tej gry ja robiłem taki filmik, właściwie kilka takich filmików, pięć najbardziej irytujących rzeczy w Ghost i jeszcze starałem się bronić tej gry, starałem się mówić, że dobra, jest TAD, ale macie dwa perki, którymi możecie ich uniknąć. Dobra, może jest ten pies, ale spróbujcie sobie sami go puścić i zobaczcie, czy on jest rzeczywiście taki, wiecie, strasznie zły, zrobi wam może jednego killa, może dwa i to wszystko, więc to nie jest jakieś tam super mocno OP. Jest parę innych irytujących rzeczy, na których też jakoś sobie możemy poradzić, typu termale, jest perk incognito. No, starałem się bronić tej gry, naprawdę byłem za nią. Tu widzicie, ładne, piękne 4 kille z tego bombera, naprawdę dobra rzecz. Ale w tej grze, kurczę, nie mam jakoś tak ochoty do obrony tej gry, ponieważ to tak jak w MW3, pograłem w nią chwilę i jakoś przestała mnie przekonywać, przestała mi się podobać. Boję się, że to może być podobnie, albo to najwyżej tak jak z BO2, że pograłem tam 3 miesiące, zrobiłem maksymalny prestiż i też ją odłożyłem, odstawiłem. Nie wiem jak będzie z tą, mam nadzieję, że trochę dłużej będę z nią, że trochę dłużej zejdzie mi z nią. Bo na razie jest, kurczę, jest bardzo ciężko. To jest, słuchajcie, ten mecz to jest pierwsze lobby, gdzie był tylko jeden grafuch w lobby, nie? Zazwyczaj to jest 8 grafuchów, albo nawet nie, jest powiedzmy, są 4 grafy i jeszcze do tego jest paru gości, którzy są tacy jak 2 razy graf, jak 3, jak 5, jak 10 razy graf, po prostu są dużo lepsi ode mnie jeszcze. I to jest niemożliwe, żeby coś na nich ugrać, no jeżeli jest nas 8 w lobby, 4 ma YouTube mi i ja jestem do tego piąty i jeszcze wchodzę sobie na te kanały czasami, żeby zobaczyć po technikach i wchodzę i patrzę, tam goście mają double camy, triple moaby i tak dalej, i tak dalej. Mówię, kurczę, gdzie ty, biedny chłopaku, biedny Kamilu, masz szansę tutaj z tymi gośćmi. Więc tak, widzicie, piękny strzał od snajpera, więc no dlatego tych wyników, tych gameplay nie mam dobrych, jakoś tak, kurczę, na samych dobrych gości trafiam. Albo może ja jestem taki słaby, mi się wydaje, tylko no muszę wam przyznać szczerze, że mam problem z celowaniem w tej grze, straszny, ponieważ w tej grze jest bardzo dużo długich linii strzału, jak ostatnio o tym mówiłem, i trzeba dobrze celować na odległość. Ja jestem słaby właśnie w tym celowaniu na odległość, ja się najlepiej czuję w półdystansie. Na przykład nie lubię krótkiego dystansu, bo tam się może zdarzyć wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Ktoś może nagle się poruszyć szybko do was z noża zabić. Jakieś takie randomowe strzały z biodra, cokolwiek, to jest bardzo losowe. Dlatego nie lubię krótkiego dystansu. Długi dystans właśnie polega na idealnym celowaniu. Gdzie mi tego brakuje w Advanced Warfare, naprawdę nie mam tego cela wokół, tak jak miałem w Ghostie, że przez całą mapę od razu przymierzałem i od razu miałem na gościu nacelowane. Tutaj mam obok to nacelowane, ruszam się, wiecie, w prawo tym kursorem za mocno albo za lekko i zanim ja tam przyceluję do niego, to już gościu mnie zabija dawno, bo tutaj nie ma czasu na jakąkolwiek, wiecie, reakcję. Tylko od razu trzeba strzelać i walić, bo się ginie naprawdę. Ja ginę dużo szybciej niż w Ghostie. Nawet nie dam rady się poruszyć. Więc ten duży, długi dystans też mi nie pasuje. A taki pół dystans jest sam raz, bo na pół dystansie możemy pokazać też trochę swoich umiejętności poruszania się. Więc możemy jakoś podskoczyć, poruszyć się w bok. W tej części akurat jeszcze mamy te boosty, możemy, wiecie, położyć się, no dużo rzeczy możemy zrobić i jakoś wygrać ten pojedynek ruchowo. A na ten daleki dystans, no te mapy właśnie mi się też średnio tutaj podobały, szczerze powiedziawszy, przez to, że jest taka długa odległość do celowania, a mi to nie wychodzi. Ale zobaczymy, no cóż, mam nadzieję, że ten gameplay wam się podobał. Dwa od Brutala, wow, 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 super ekstra. Słuchajcie, do zobaczenia pewnie za tydzień, do usłyszenia za tydzień, chociaż może i wcześniej coś jeszcze nagramy. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Na razie, cześć się.